Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. To jest moje dzisiejsze śniadanie. Herbata zielona. Przed chwilą wypiłam całą szklankę wody z cytryną. Jakieś pół godziny temu. I zrobiłam sobie owsiankę z bananem, masłem migdałowym, nasionami chia. Do tego mamy chlorelle, ziemię lniane. I nie dodałam jeszcze żadnych owoców. Może to się za chwilę zmieni. Na razie są nasiona chia dodatkowo, płatki migdałów, daktyle. Trochę syropu klonowego oraz pestki. Trochę sobie dzisiaj pogotujemy, będzie cookvlog, ale najpierw zaczniemy od małego home decor. Jeżeli oglądaliście mojego vloga z Broniszy z Anią, to wiecie, że Ania przez przypadek wzięła jedną torebkę z zakupami moją i pytałyście się mnie o te dekoracje. Są to takie przepiękne jajka z mchu. Nie sypie się z tego w ogóle. Jedno większe, drugie mniejsze. One są bardzo lekkie. Były w super cenach. Takie inspiracje pojawiały się już w tamtym roku, a nawet nie wiem, czy nie 2 lata temu. Zajączki, jakieś króliki, jajka. Mi to się bardzo podoba i stwierdziłam, że to będzie świetnie wyglądało na stole. Jako dekoracja też mam takie mchy, które kupiłam, ale to na pewno taki home decor wielkanocny zrobimy. 2 większe, 1 mniejsze. Myślę, że to można fajnie bardzo udekorować, wyeksponować. Mam jeszcze takiego jednego króliczka do kompletu. On był przy okazji jakiegoś stroika chyba wielkanocnego. Nawet był przeklejony, ale stwierdziłam, że po co go wrzucać, można wykorzystać. Także to są te szalone zakupy, które zostały, ale też Wam zostawię linka, jak będziecie chcieli, do tego filmiku z Broniszą, bo tam jest dość sporo inspiracji home decor, ale tak jak mówię, jeszcze taki wielkanocny filmik na pewno się pojawi, także zobaczycie, jakie pomysły na dekoracje można w dobrych cenach i bardzo prosto przygotować. Kochani, jeszcze nigdy nie dostałam od Was tyle zapytań, maili, komentarzy, wiadomości, czy na Instagramie, czy na YouTubie dotyczących perfum. Jakiś czas temu nagrywałam vloga z perfumami damskimi, męskimi, nie tylko oczywiście, bo tam były też świece, zapachy do domu, czy do samochodu, z paryskie perfumy. Zostawię Wam linka pod spodem i też podlinkuję Wam ten film, żeby Wam było łatwiej znaleźć te wszystkie zapachy. I mówiłam Wam o tym, że to są idealne odpowiedniki oryginalnych perfum, które nie obciążają domowego budżetu, są w bardzo dobrej cenie, możecie sobie wymieniać te zapachy i pozwolić sobie na więcej. One występują w 3 pojemnościach, to 7 ml 60-35, nawet mam tutaj pudełko, o, to jest 35. Ja generalnie jestem taką osobą, która bardzo się przywiązuje do zapachów. Mi się kojarzą te zapachy z różnymi wspomnieniami, z różnymi wydarzeniami w życiu. I jak się już przyczepię do jakiegoś zapachu, to nie mogę się od niego odczepić. Moim takim must have'em zawsze jest Coco Chanel Mademoiselle. Tylko że te perfumy są tak drogie, nieziemsko i w ogóle wszystkie rzeczy Coco Chanel Mademoiselle z tej linii są bardzo drogie. A ja ten zapach uwielbiam i się pryskam naprawdę dużo. I wszystko dookoła, najchętniej to bym wypryskała. Też Wam pokazywałam w tym vlogu odpowiednik Coco Chanel Mademoiselle. To jest ta największa pojemność, numer 260. Ale od jakiegoś czasu, w zasadzie od tego vloga, który nagrałam dla Was, używam tych perfumów, o które się najczęściej pytacie. Jest to numer 14, odpowiednik Jimmy Choo Lo. Ja uważam, że ten zapach odpowiada w 100% oryginałowi i jest po prostu przepiękny. I cały czas sobie powtarzam, dobra, to jest idealny zapach na wiosnę, na lato, no bo jest taki idealny, ale zaczęłam go używać z początku i nie mogę przestać. Po prostu rzadko mi się zdarza, żeby aż tak się zakochać w jakimś zapachu, tak jak w Coco Chanel Mademoiselle. I powiem Wam, że teraz będę chciała sobie sprawić większą pojemność. Wziąłam sobie na próbę. Wspominałam Wam o tym, że często mam tak, że jakiś zapach mi się podoba na kimś. Później sobie kupuję pełnowymiarową butelkę, bo taki piękny, cudowny i okazuje się, że na mnie on zupełnie nie tak pachnie. A ten Jimmy Choo Lo jest boski. No naprawdę uważam, że idealny. Pytałyście się też mnie, jaki mam odpowiednik z Dolce Gabbana. To jest Light Blue, numer 48. Też pięknie pachnie. Ja też wziąłam dla mojego męża parę zapachów i on też używa milion
i nie tylko. Oczywiście w zależności od pojemności, którą wybierzecie, ale to się świetnie sprawdza do torebki. W ogóle, żeby mieć przy sobie na podróż, no chociaż teraz to nie wiem, jak z tymi podróżami będzie. Ja sobie właśnie będę zmieniała torebkę, tak sobie wziąłam do tego swetra, będzie bardzo wiosennie się prezentować. To jest torebka z Furli, ona jest fajna, lubię ją, tylko że taka właśnie na tę porę bardziej słoneczną, wiosenną, letnią. Jesienną, suchą. I ten zapach mam cały czas ze sobą w torebce. Po prostu jak zmieniam torebki, to nieodłącznym elementem jest właśnie ten zapach. Tutaj akurat mam dużą torebkę, ale w tych mniejszych z powodzeniem mi się mieści. I w ogóle ja uważam, że to pięknie wygląda w skrócie na toaletce, we wnętrzu. Jest tak wyrafinowanie. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Więc mamy numer 14, ten Jimmy Chulo, który się pytaliście, 260 z Coco Chanel Mademoiselle i 48, to jest Dolce & Gabbana Light Blue, też się o to pytaliście. Ja lubię ten zapach z Marc Jacobs Daisy, też go mam. Też jest piękny, perfumy są wytrzymałe. No i zapachy rzeczywiście nie obciążają domowego budżetu. Możecie sobie pozwolić na więcej za mniej, a jakość jest praktycznie nie taka sama. Także zostawiam Wam linki pod spodem i mam nadzieję, że już nie będziecie mieć wątpliwości. Kochani, teraz przygotujemy sobie bardzo szybkie danie z makaronem, bardzo proste, a la spaghetti carbonara, jednak będzie bez cebuli, ponieważ moje dzieci nie lubią za bardzo cebuli. A chcę, żeby zjadły. Mam tutaj dwa ząbki czosnku, kroję je. Możecie też wycisnąć przez praskę, ale jak wyciśniecie przez praskę taki czosnek, to może się Wam przypalić. Generalnie na 95% się Wam przypali, więc lepiej jest pokroić na kawałeczki. Możecie też w ogóle taki czosnek w piekarniku upiec. Jest to super słodki. Jakiś tam sos zblendować i to dać. Więc jak najbardziej. To wszystko zależy od Was. Mam oprócz tego czosnku taki boczek gotowany, który też będę dodawała razem z tym czosnkiem, bez żadnego oleju, bo z tego czosnku i tak się wytopi dość sporo tłuszczu i będę to dodawać, bo zawsze tak robię, jeżeli chodzi o boczek, ale wiem, że nie wszyscy tak robią, bo wtedy no, to danie jest smaczniejsze, a ja się staram, żeby to było takie w miarę no, delikatniejsze, nie takie ciężkie. Jak najmniej generalnie w swojej kuchni dodaję takich rzeczy jak, nie wiem, cukier, śmietana, to wiecie. No, ale jeżeli chodzi o carbonare, a la carbonare, no to innej opcji nie ma. Musi trochę tego tłuszczu być, czy właśnie śmietany. I ja zrobię taki mały twist, bo będę dodawała mascarpone do tego. Zależy od tego, jaki makaron dodacie, bo jeżeli dodacie świderki, w sumie to chyba najlepiej jest dodać świderki do takiego kremowego makaronu, bo się osadza wtedy dość sporo tam sosu. Ale możecie dodać też takie zwykłe, najprostsze nitki. No nie wiem, co tam lubicie najbardziej, nie wiem, dajcie znać. Bo wiem, że każdy ma swoje preferencje. Dobra, czosnek już jest pokrojony, więc dodajemy go na patelnię razem z boczkiem. I tak jak mówię, nie dodajemy w ogóle absolutnie żadnego tłuszczu. Mój boczek jest parzony. Możecie kupić taki zwykły, wędzony, ale wędzony na przykład świetnie się sprawdza do grochówki. Więc ja dodaję albo parzony, albo taki zwykły i w przypadku tego parzonego jest trochę mniej tłuszczu, ale też i tak odlewam, jakby odcedzam. Kiedy już mi się podsmażył boczek oraz czosnek, tutaj sobie kawałek odłożyłam, bo ja nie będę jeść z serem. Będziemy dodawać makaron, nie wiem jaki tam gotujecie, czy al dente, czy nie. Makaron już dochodzi do siebie, teraz dodam trochę mascarpone, jak widzicie, nie za dużo, tak żeby ten sos był bardzo, bardzo kremowy, na wolnym ogniu. I będę też dzisiaj dodawała ser Parmigiano Reggiano, tak jak Wam wspominałam, kiedyś ja je przechowuję w zamrażarce, bo po otwarciu bardzo szybko się psują, a nie zauważam żadnej różnicy trzymać je w zamrażarce, w smaku, ani w ogóle w konsystencji. Także polecam Wam to rozwiązanie. Teraz dodam trochę sera. Znowu mieszam. I teraz dodajemy dwa jajka roztrzepane. I szybciutko mieszamy, ale na wolnym ogniu, tak żeby nam się to jajko nie zcięło, tylko było w takiej bardziej płynnej formie. No i obiad mamy już gotowy. Zobaczcie, jakie szybkie i proste danie.
smaczne, pożywne i sycące. Idealne na dziś. Ej, kochani, kochani, się porobiło. Okazało się, że zamykają przedszkola i żłobki oraz salony fryzjerskie i salony urody, a ja w następnym tygodniu już jestem umówiona do fryzjera, więc będę musiała się z tym odrostem przemęczyć, siła wyższa. I właśnie pierwszy raz miałam iść do Sandry. No ale co, się odwleczę, to nie ucieczę. Będziecie mnie po prostu oglądać w takich włosach. I tak myślałam, żeby sobie trochę te włosy przyciemnić na górze, ponieważ są no takie już dość zniszczone, nie chcę ich dodatkowo obciążać. A poza tym w sumie nawet się sobie podobam w takim ciemniejszym odroście. Wiem, że to nie wygląda najlepiej, tak, ale kiedy mam ciemniejszą nasadę, czuję się po prostu lepiej. Mam dla Was nagrane parę filmów na zapas, których jeszcze nie wyedytowałam. I to są generalnie też filmy z zakupów. Jeden film to na pewno zakupy na żywo. Nie wiem do końca, czy ten sklep jest otwarty, ale tak czy siak prawdopodobnie jakoś, może w okolicach świąt, może chwilę po świętach Wam wrzucę ten film. I dzisiaj też pewnie pojadę zrobić jakieś zapasy. Dziś lub jutro, bo nie chcę w ogóle narażać siebie i innych, żeby chodzić do sklepów. Będę raczej stawiała na takie mniejsze zakupy, a te wszystkie zapasy chcę mieć już pod ręką. No ciężko się jest powstrzymać, taki mały grzeszek, ale mam nadzieję, że mi się uda. Nie tknę go. Odkryj swój odcień pielęgnacji. Nowość, Even Better Clinical. Take the day off. Świetna sprawa do makijażu, bardzo lubię. Naturalny sok warzywno-owocowy. Kalendarz to jest, mieszane cosnoty. Proszę, już wszystko jest wypakowane. Bardzo się cieszę z tego kalendarza, bo nie mam na 2021 i mi się przyda. Zresztą jest bardzo pięknie wydane. Podoba mi się. Oczywiście nasz główny bohater, Even Better Clinical. O, tutaj sobie nawet już zrobiłam takiego małego swatcha. Ja lubię te podkłady od nich, bo one bardzo fajnie rozświetlają cerę. Też kryją, chociaż może nie jakoś tak spektakularnie kryją, ale ja mam przebarwienia, więc u mnie to jest trochę inna sytuacja. Natomiast rzeczywiście bardzo ładnie wygładzają i rozświetlają skórę. To jest tak naprawdę taka nowa formuła opracowana przy użyciu technologii trzech serum, która nie tylko maskuje niedoskonałości, ale także uzupełnia pielęgnację, więc nawilża, wygładza wygląd skóry przy każdym użyciu. No i na pewno też nawilża. Będę próbować i dam Wam koniecznie znać. Ja mam odcień 08. Jakby co. No oczywiście, że ktoś musiał tutaj dostać jeden mały listek. Sałaty rzymskiej. Ale dobre, mniam, mniam, mniam.